Because you know I'm six. Because you know I'm five. Because you know I'm one. Because you know I'm all about that bass. 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 Cześć! My na trening. Chcemy schudnąć. Cześć! Czego zaczynamy? Umawiamy się na konsultację, Harper. Pełną konsultację, podczas której wypytujecie prawie o wszystko. Tak jak powiedziałem wcześniej, interesuje mnie najbardziej zdrowie. Jak wygląda twoja praca, jak wygląda twoja aktywność w ciągu dnia. Te wszystkie detale wpływają na końcowy efekt. Im ja więcej wiem, tym bardziej będę mógł spersonalizować naszą współpracę. Później przechodzimy do analizy składu ciała, podczas której... Ważysz mnie i nie patrzysz. Później jest omówienie oczywiście tej analizy. No i potem przechodzimy już do pierwszego treningu. Pierwszy trening na konsultacji trwa około 30 minut. Ten trening ma na celu, na jakim poziomie masz czucie mięśniowe, na jakim poziomie jest twoja kondycja. Personalne od takich zwykłych zajęć fitness. Zwykłych, niezwykłych. Treningi personalne to jest tak naprawdę aktywność ukierunkowana i bardzo zindywidualizowana. Jeżeli mamy osobę, to musimy wziąć pod uwagę, że ta osoba ma często różnego rodzaju schorzenia, różnego rodzaju dysfunkcje i aktywność fizyczna musi być bardzo mocno spersonalizowana tylko pod tą osobę. Zajęcia fitness to są zajęcia, gdzie instruktor układa plan pod konkretną godzinę konkretnych zajęć i wszyscy, przypuśćmy 18-20 osób, robi to samo. A według powszechnej opinii jest tak, że węglowodany odpowiadają, że tyjemy. Czy tak jest faktycznie? Nie, nie. Bo tak jak przed chwilą powiedziałem, głównym czynnikiem determinującym nasze ciało do zrzucenia zbędnego balastu pod tytułem tkanka tłuszczowa to są kalorie. Możemy być na diecie wysokowęglowodanowej, ale będziemy mieć bilans kaloryczny ujemny, czyli deficyt kaloryczny i nasze ciało będzie pobierać sobie tą różnicę, którą potrzebuje z tej tkanki tłuszczowej, która zalega. Każdy, kto przychodzi do takiego miejsca, przede wszystkim chciałby schudnąć i powiedz nam, jakie są najlepsze ćwiczenia, żeby był jak najszybszy efekt? No to zaskoczę was, bo powiem od razu, że nie ma ćwiczeń stricte na nabranie masy mięśniowej, nie ma ćwiczeń stricte na zrzucenie tkanki tłuszczowej. Są to właściwie w wielu przypadkach te same ćwiczenia. Przede wszystkim za zrzucenie tkanki tłuszczowej, za to jest odpowiedzialna nasza dieta, nasz bilans kaloryczny. A każda osoba otyła może schudnąć? Tak, tak. Oczywiście od razu powiem, że wykluczam takie przypadki jak zaburzenia genetyczne. Choroby genetyczne faktycznie to jest trudny temat i to od razu wykluczam, ale to jest naprawdę niewielki odsetek populacji. A już pomijając osoby ze schorzeniami, jeżeli chce ktoś schudnąć z brzucha, to wtedy musi faktycznie skupić się na tak zwanych brzuszkach? Nie, nie. Oczywiście to są fajne ćwiczenia modelujące, modelujące brzuch, ale też odpowiednio robione. Ale przede wszystkim, żeby schudnąć, trzeba wdrożyć ćwiczenia wielostawowe. Ćwiczenia wielostawowe, czyli tak zwane ćwiczenia, które angażują jak największą ilość grup mięśniowych. Bo wtedy, podczas wykonywania takiego ćwiczenia, zużytkowujemy, tak, spalamy dużo więcej kalorii niż podczas ćwiczenia, gdzie pracują nam właściwie tylko jedne partie mięśniowe. Life is life.